obiektywneinfo.pl. Witamy w 2019 roku. Diana Walkiewicz. Iwana Rybińska. Edyta Korcz. Moje drogie koleżanki, przyjaciółki, cudowne kobiety, które kochają wyzwania i realizują te wyzwania, co najważniejsze. Iwonka, może zacznę od Ciebie tym razem. Jakie możliwości daje codziennie, każdy nowy dzień? Niesamowicie dużo możliwości. Przede wszystkim na rozwój nasz, ale również na to, żeby być szczęśliwym. I bo my mamy tę moc kreowania swojego, naszego pięknego dnia. W zależności jakim nastrojem wstajemy, czy się uśmiechamy do siebie, czy pozytywnie myślimy, to wszystko niesamowicie ma ogromną moc naszego kreowania naszego dnia. Także ja jestem zawsze mega uśmiechnięta i wdzięczna przede wszystkim temu dniu, że mogę wstać zdrowa, że mam możliwości rozwoju, że mam możliwości bycia kochaną. Kocham ludzi, kocham swoją pracę, kocham życie. I to chyba daje mi te skrzydła, które po prostu czuję się... jakbym latała, naprawdę. I to jest coś pięknego. Coś cudownego. Diana, no nie ukrywajmy, że Twoje imię kojarzy się od razu z sukcesem. Tak, sukces, jak najbardziej, ale żeby ten sukces rzeczywiście osiągnąć, to trzeba przejść długą i nie zawsze łatwą drogę. Czy łatwo jest unieść sukces i jak do niego w ogóle dotrzeć? Nie nazwałabym jeszcze tego, co osiągnęłam, do końca sukcesem, ponieważ moje horyzonty są tak naprawdę otwarte i jeszcze niczym nieograniczone. I tak naprawdę marzę o czymś, ciągle marzę o czymś więcej. Być może to jest jedna z takich wytycznych dążenia do sukcesu, że każdego dnia wstając rano i dziękując właśnie za to, co się ma i będąc wdzięcznym za to, co los dał lub co sami, na co sami sobie zapracowaliśmy lub co przynieśli nam nasi znajomi, przyjaciele, rodzina, bo to jest też suma tego szczęścia, tego sukcesu. Każdego dnia wyznaczamy sobie nowe cele i nie zbaczając na te problemy czy na przeciwności losu, bo to są tylko rzeczy, które możemy rozwiązać, jeśli mamy na to odpowiedni pomysł i chęć, nie poddajemy się. Każdego dnia marzymy o tym, żeby spełnić jakiś swój cel i nieustannie, nieprzerwanie wstajemy i do niego dążymy. Po prostu się nie poddajemy. Iwonka, jaki jest Twój cel na najbliższy czas? Mój cel to jest taki moje gdzieś ukryte marzenie, moje pragnienie przez oczywiście drogę rozwoju, która przyszła w moim życiu wiele, wiele lat temu. Inwestowałam w siebie, żeby rozwijać siebie. I ten cel jest taki, żeby stworzyć spa dla duszy. Chciałabym, żeby to było miejsce, gdzie jak każdy przyjdzie do tego miejsca, poczuje taką magię. Magię spokoju, harmonii, miłości, szczęścia, radości, a przede wszystkim spokoju umysłu, serca, duszy. Bo jesteśmy tak zapędzeni w tym świecie, w tym, że mamy dużo obowiązków. I mało czasu dla siebie, a chciałabym, żeby to miejsce spa dla duszy było miejscem niesamowitego relaksu. Chciałabym zarażać taką pozytywną mega energią wszystkich, kto do tego miejsca przyjdzie. Na pewno będę miała jeszcze okazję powiedzieć, co tam będzie w tym spa dla duszy, ale jeszcze pozwolę Dianie tutaj. Tak, ja chciałam tylko nawiązać jeszcze do Ciebie, że kojarzysz mi się totalnie ze sztuką dawania. Rzeczywiście jesteś osobą, która ma otwarte serce, umysł jak najbardziej i rzeczywiście ofiarowujesz z siebie bardzo dużo. No i teraz dziewczyny, no tak sobie myślę, że radość, życie to radość, daje nam... jakąś taką nadzieję na lepsze jutro i chciałabym Was zapytać właśnie jak żyć z tą radością? Jak żyć z tą radością tak, żeby ona nas nie opuszczała?
To tak jak ja wspomniałam, po pierwsze każdego dnia trzeba cofnąć się do tyłu i znaleźć rzeczy, a jest ich naprawdę bardzo dużo, za które jesteśmy tak naprawdę bardzo wdzięczni. I tych rzeczy jest tyle, że to wprawia nas w taką pozytywną energię, która daje nam tą moc, ten power na kolejne dni. I żeby utrzymać ten stan, to tą radością należałoby się dzielić, bo kiedy dajemy, to wraca do nas dwa razy więcej. I to jest naprawdę ten najwspanialszy przepis na sukces, żeby do ludzi podchodzić z sercem i to serce do nas wraca. I tak samo jesteśmy wszyscy tacy sami, z tego samego jesteśmy zbudowani. I niezależnie od tego, czy ktoś odnosi sukces typu biznes, ponieważ akurat to kocha robić, więc przy okazji serce prowadzi w dwie strony, to w sercu i w sobie jesteśmy wszyscy tacy sami. I tak samo powinniśmy być dla siebie dobrzy, niezależnie od stanowisk i majątku, jakich posiadamy. Powinniśmy tą radość i tą swoją sympatię, to swoje szczęście i te swoje skarby, które mamy, dawać innym, bo to szczęście nasze prawdziwe jest tylko wtedy, kiedy jest zielone. I najważniejsze i największe wtedy, kiedy możemy korzystać z niego wszyscy razem. Gdzieś święto trzech króli, naprawdę nasuwa mi się jedna tylko podsumowanie: wiara, nadzieja, miłość. A teraz tak może troszeczkę bardziej kobieco. Czerwone szpilki, z czym Wam się kojarzą, Diana? Oczywiście z seksapilem. Iwonka? Z kobiecością, z seksapilem. Idealny wieczór, jak Ty sobie to wyobrażasz, idealny wieczór? Idealny wieczór to jest taki, że ja wierzę w siebie, ta wiara we mnie, ta wiara w siebie jest tak silna i mocna, że jak idę na idealny wieczór, zakładam sukienkę, oczywiście uszytą przez moją przyjaciółkę Dianę, która po prostu spełnia moje marzenia i za każdym razem będę to powtarzać. Czuję się jak milion dolarów, jak ona mi uszyje kreację szytą na miarę. I ona wie, co ja kocham, co lubię, jak mnie ozdobić, tak te moje kształty wydobyć i to wszystko. Ja może nie jestem fit i nie jestem z tych najszczuplejszych. Ale jesteś git. Ale jestem, słuchajcie, znam swoją wartość, wiem, że mam ten seksapil w sobie, wiem, że mam tę moc, wiem, że jestem kobietą, która emanuje radością, miłością, szczęściem, wszystkim, co najpiękniejsze. Bo nie ma ludzi idealnych, ale słuchajcie, są wartościowi. Tak, i słuchajcie, i ta moc, jak ja idę nawet na to spotkanie, to spotkanie może być tylko przy kawie, czy przy jakimś, nie wiem, maleńkiej lampeczce wina. I ono będzie najpiękniejsze, bo ja znam swoją wartość. I bez względu na wszystko, co się dzieje, słuchajcie, zachęcam każdą kobietę, bo ja będę też robić takie terapie wiary w siebie, pokochać całą z tym blaskiem i cieniem. Naprawdę to jest coś niesamowitego, jak moje życie się zmieniło, odkąd pokochałam i zaakceptowałam siebie, że jestem taka, jaka jestem i dziękuję Panu Bogu za wszystko, co mi daje. I mam tę moc pokonywania wszystkiego, co los mi zsyła. To jeszcze w prezencie rąbek tajemnicy. Diana, zdradź nam sekret, którego jeszcze do tej pory nikomu nie mówiłaś. Czy jest jeszcze coś takiego? Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to że właśnie w Sylwestra tego roku to był, a nawiązując do rozmowy z Iwonką, właśnie najpiękniejszy wieczór w moim życiu, ponieważ spędziłam wreszcie Sylwestra naprawdę z przyjaciółmi, prawdziwymi przyjaciółmi, w najmilszej atmosferze, najbardziej wymarzonym przez siebie miejscu, w jakim mogłam być. I to jest właśnie wieczór marzeń. A zdradzisz sekret, w jakim miejscu? Tak, byliśmy na Termach w Zakopanem, wszystko wyszło na spontanicznie. O 16 wyjechaliśmy w pierwszego i o 20 wróciliśmy kolejnego dnia, ale zrobiliśmy tyle rzeczy, że mamy wspomnień na cały rok. My jesteśmy tym. Jest jakiś sekret, o którym my jeszcze wszyscy nie wiemy. Sekret. No to tak chyba wspólnie z Dianą zdradzimy nasze sekrety, bo Diana zacznie opowiadać o naszych niesamowitych podróżach. A sekret mój? Tak, taki sekret. Odkryj nam sekret. Odkryj nam sekret. O mój Dio.
powiedzmy, nie, to zostawmy na później. Dobrze, to zostawmy na później, to zostawmy na później, a na później, a teraz w związku z tym, że jest nowy rok, nowe rozdanie, dziewczyny. Cudowne marzenia, które staną się rzeczywistością i będą zrealizowane na najbliższy rok, Diana, to tournée po świecie. Cudownie, jeśli byś mogła wymienić te wspaniałe miejsca, o których naprawdę wszyscy marzymy. No więc tak, ponieważ obydwie z Iwonką chcemy się rozwijać w tym celu, żeby dać kobietom, które do nas przyjdą, wszystko to, co najlepsze, postanowiłyśmy szkolić się i rozwijać już tak ogólnoświatowo. I od stycznia w tym roku będziemy prezentować kreacje i fryzury w Paryżu w styczniu, w lutym w Dubaju i Moskwie, w marcu w Tokio, następnie w Chicago i w Las Vegas w wakacje i w Szanghaju na sam koniec już po Stanach. I wszędzie tam będziemy zdobywać najpiękniejsze materiały, najwspanialszą wiedzę na temat tego, jak wrócić tutaj do nas, do naszego rodzinnego miasta i sprawić, żeby nasze klientki poczuły się jak na arenie światowej. Jak prawdziwe gwiazdy. Jak bogini. Dokładnie. Bogini. Słuchajcie, tak ja się czuję. Ja się czuję, odkąd Diana zaczęła mi szyć kreację moich marzeń. Cudowne kobiety, siła w kobietach, naprawdę rozmowa od serca. I ja szczerze, i to naprawdę płynie z mojego serca, to nie jest wymyślone, ja czuję się jak prawdziwa bogini. Ja zakładam kreację od Diany, uszytą na miarę, i ja się czuję, że mam tę moc. Ja po prostu wyglądam pięknie, czuję się atrakcyjnie, czuję się kobietą, bo mam zszytą na miarę kreacji. Bo oprócz tej wiedzy technicznej, oprócz zdobytego wykształcenia magistra, oprócz tych wspaniałych wyjazdów i rozwoju ogólnoświatowego, materiałów z różnych zakątków każdego kraju, najważniejszą rzeczą jest to, żeby ktoś podchodził do tego, co robi z serca. I kiedy przychodzi do nas klientka, to ona dostaje naprawdę od nas wszystko, co najpiękniejsze. Poza tą całą wiedzą, z całego serca chcemy sprawić, żeby wyglądała naprawdę jak prawdziwa bogini i nie tylko, ale czuła się też tak. Dlatego z całego serca, jeszcze raz powtarzam, zapraszamy do nas nawet na konsultacje, żeby poczuć tą moc, poczuć tą energię. Nawet na kawę. I co? Nawet na kawę. Na kawę u nas jest najbardziej. Mogę coś powiedzieć? Oczywiście. W naszym atelier jest tak przecudowna atmosfera. Przecudowna. Jest tu jak w domu. Każdy poczuje się naprawdę tutaj mega wyjątkowo i wspaniale. I bardzo różowo. I wróci tutaj do nas. Diana doradzi kreację piękną na miarę. My zrobimy Hollywood fryzurę, w której będziesz się czuła niesamowicie pięknie. I wtedy może Olka zdradzi ten swój sekret, o którym w ogóle nie chce nam powiedzieć. Możecie to ale nie tylko na ucho. Tak. Kocham włosy. Słuchajcie, dla mnie włosy to jest po prostu, to jest coś niesamowitego, jak on żyje. To jest coś, to jest cząstka nas. Ten włos, jak jest zadbany, jak jest błyszczący, jak jest lśniący, jak jest pięknie ułożony. To jest, tak, to jest też pokazywanie swojej osobowości, swojego charakteru. Ty masz fryzurę robioną? Przez ciebie, Iwonko, zawsze od 13 lat, a już 14 idzie rok. Naprawdę to jest architekt wszystkich moich fryzur. Zachęcam, zapraszam do atelier, gdzie tutaj w tym zamku panuje królowa Diana oraz królowa Iwonka. I oczywiście moje przecudowne, ja chcę powiedzieć o moich perełkach, które tu pracują. Chcę podziękować Anetce, która jest tu moją prawą ręką. Chcę podziękować Izuni, Dagmarce, Hubertowi, całemu zespołowi. Dianie oczywiście, że mamy cudowną współpracę. Nigdy nie było żadnego problemu między nami, a jak jest, to zawsze sobie szczerze powiemy, co myślimy. Na tym polega przyjaźń. I jest to wszystko, chyba dlatego tak trwa ta przyjaźń, bo my szczere jesteśmy bardzo. Od wielu lat. Od wielu, wielu lat, zawsze możemy na siebie polegać, możemy na siebie liczyć. I co, dziękuję wszystkim. A jak mnie oglądają moje klientki, to Diana, też Wam dziękuję. Za to, że jesteście z nami, za to, że nam ufacie, za to, że przez tyle lat. Bo na zakończenie chciałybyśmy przekazać noworoczne życzenia od serca.
Diana, co życzysz na nowy rok wszystkim? Życzę wszystkim, żeby odnaleźli swoją drogę, najlepiej przy naszej pomocy, bo my chętnie w tym pomożemy. I cały 2019 rok spędzili wśród naprawdę tak wspaniałych ludzi, jakich ja poznałam i czuję się z nimi wspaniale. I oczywiście w zdrowiu, bo to jest jedna z dwóch rzeczy, które są w życiu najważniejsze. A ja chcę wszystkim życzyć, słuchajcie, nie mam, ale ja chcę wszystkim oczywiście zdrowia, ale tej harmonii w środku i tej miłości takiej prawdziwej, szlachetnej, cudownej, żebyśmy zarażali tą miłością wszystkich. Naprawdę życzę Wam z całego serca, nawet sam miłości do samego siebie, bo jest to takie piękne powiedzenie, kiedyś mi ktoś tak mądry to powiedział i tak wzięłam to do siebie. Słuchajcie, kochaj bliźniego jak siebie samego. I życzę Wam z całego serca wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze. A ja życzę blasku, który przykryje każdy dzień, takiego blasku jak słońce, jasnego i ciepłego. I na tym kończymy i bardzo dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do atelier ulica Kilińskiego, Diana i Iwonka. Kilińskiego 21. Kilińskiego 21. I na sam koniec chcemy bardzo serdecznie podziękować naszemu Adamowi, Bo serdecznie pozdrawiam, jest z drugiej strony. Kręci nas najnowszym aparatem. Zdradził sekret, że specjalnie go kupił na Trzech Króli. A tu jest, nagle... Jest cudownym człowiekiem i kochanym przyjacielem. Naprawdę dziękujemy Ci, Adamie, że tu jesteś z nami i że dzielisz ten czas z nami. Dziękujemy serdecznie. Ja również Wam dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.